Elo! Siema, mordo! Chłopaki, wy tu macie wszystko, jesteście popularni, nosicie fajne ciuchy. No prosty, mordo! Cieszę się, że poświęciliście mi chwilę na spotkanie. Spoko, bracie, dla ciebie zawsze znajdziemy czas. A jak to jest z tymi dziewczynami? Chyba laskami. Laskami, bo mi ostatnio prawie wyszło. Ej, cześć, bo moi rodzice mają samochód i jak będziesz ze mną chodziła, to mogą cię nim przewieźć. A i niedługo będę miała iPhone'a, jak sprzedadzą ten samochód, ale spokojnie, najpierw cię nim przewiozą. Dzięki. Przynajmniej mam ławkę. On ci pokaże, jak to się robi. Cześć, Lala. Ja mam swag, a ty nie, ale jak podasz mi swój numer, będziesz go miała razem ze mną. No nie wiem. April? Make it possible. Ale chłopaki, ja chcę mieć swag! 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 Swag. Po pierwsze, musisz mieć czapkę. My zrobimy z ciebie swag. Potrzebujesz sikora. Musisz mieć okulary. No i przede wszystkim modne ubrania. And kurwa, musisz mówić po angielsku. So I go na shopping because I have dużo hajs. Okay, let's chodźmy na shopping together. He no shopping, he sleeping. Okay. No i przede wszystkim musisz słuchać rapu. Nie takiego, prawdziwego. Za swoje płynie, ty wyjemy je masz. No i teraz jesteś swagerem, ziom. Wiesz, o co chodzi. No jasne. I jak wam się podobało? Każdy może wyglądać świetnie. Modne ubrania, zegarek, okulary, a co najgorsze, narzucony styl życia. Zmiana na siłę? Nie polecam. Nie patrzmy na innych. Bądźmy sobą. Taki filmik z morałem dzisiaj. Jeżeli wam się spodobało, zapraszam was do lajkowania, subskrybowania mojego kanału, bo czeka na was jeszcze więcej filmików, które na pewno wam się spodobają. Siema, mówił Kuba Post. Stop! Czy to było jakieś zakończenie, czy co?